Teraz seria. No, Borana Alkierzowa, tak. Śnieg za oknem. Kozy zeszły z pastwiska. Zostaną gdzieś do kwietnia, do połowy kwietnia, może nawet trochę dalej. W oborze. No tak. Stada w komplecie. Zdrowotność dobra. Biegunka się skończyła u kozy. Tutaj no, koza, no tak. Jak to koza. Jak mnie widzą, to srają. Nie wiem czemu, skąd czemu to taki jest. Szczają i srają, cholera. Taki mają zwyczaj. To samo krowa. Mnie krowa widzi, to zaraz sra. O krowach powiemy za jakiś czas, jak będę miał cielaki. Tutaj kozy są. Zostały dzisiaj trochę ziemniaka, wszystko już zeżarte. Słomy pod opór, jak widać. Siano będzie, tam jest paśnik dla siana przygotowany. Pod opór siana dostaną, słomy pod opór. I raz dziennie ziemniaka im dam pod opór. Raz dziennie, nie więcej, żeby się nie zakwasiły. Bo jakbym dawał owsa, to bym musiał im trochę reglamentować ten temat, żeby się nie pokwasiły zwierzęta. Sól oczywiście jest tam gdzieś schowana. Wody pod opór, wodą nie może braknąć. Oświetlenie będzie założone. Trochę tutaj bałaganu, no jak to trochę jeszcze po tym sezonie wiosennym tutaj kury były. Muszę trochę tutaj do posprzątać trochę. Kozy w dobrej formie, to jest taki paśnik dla tych, którym przeszkadza, że koza gubi siano. Czyli jest taki paśnik dla koni. I to można elegancko w to sianko wkładać. One sobie pobierają z tego. Teraz jest pusty, bo dopiero mi przywiezie sąsiad siano wieczorem. Dopiero dzisiaj zeszły. Tutaj, proszę bardzo. Kózki moje tutaj się chowają. Świecą się im oczy elegancko, tak. No tutaj trochę tak sobie to wszystko wygląda. No jak to w oborze, no nie będzie idealnie nic. Tutaj je odwiedzimy jeszcze. Tutaj króliczarnia, sprawa rozwojowa. Tak. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało.